Serdecznie się z Państwem witam. 24 maj 2024 rok, dosłownie imieniny końcówki daty. Tu w tym ulu, w tej rodzinie, zabrałem matkę czteroletnią, miała już skrzydełka poprzycierane i poddałem mateczniki na wyjściu. I co się okazuje? Mateczniki były ścinane, zgryzane, a nie zauważyłem, że był który wygryziony. I w ten problem, więc dałem ramkę kontrolną, powiększając komórki tym zaczarowanym ołówkiem, żeby założyły kolejne mateczniki ratunkowe. Te pszczoły noszą pyłek, ale ten pyłek, który noszą, już o niczym nie świadczy, czy jest matka, czy nie jest matka, bo jest dana ramka z młodym czerwiem. To wiadomo, w takim przypadku rodzina będzie nosić pyłek. No i teraz ktoś mi powie, no w tak prymitywny sposób zmieniam matki, czego nie z hodowli, czego nie wychowam. No proszę Państwa, ja sobie zmieniam matki w najprostszy sposób, bez żadnych kombinacji. Teraz nastaje okres bezpożytkowy. To nie ma różnicy, czy ta matka w ulu czerwiąca, czy nie czerwiąca. No taka jest prawda. Niech sobie wychowają, niech odpowiednio o nią zadbają i będzie. No i teraz będę musiał sprawdzić, jak one podeszły do tej ramki. Do tej ramki, którą im włożyłem. Którą za pomocą tego zaczarowanego ołówka komórki powiększyłem, żeby pszczoły bardziej zachęcić do zakładania mateczników ratunkowych. Czasem, gdy zacząłem te praktyki, to mi to wypalało na 100%, ale czasem to nawet na jednej nie założyły. No zobaczymy. Tu będzie odpowiedź. Jak widzicie Państwo, mimo że powiększyłem komórki, nie wiem czy to widać, jest tu. Zaraz przejdę inaczej. Mimo że powiększyłem komórki z czerwiem, pszczoły, komórki przywróciły do stanu pierwotnego. Proszę Państwa, pszczoły przywróciły komórki do stanu pierwotnego, założyły tylko dwa mateczniki ratunkowe. To jest dosłownie nie tragedia i prawdopodobnie w tej rodzinie jest młoda matka, niestety, bo jakby nie było młodej matki, to byłoby tu masę mateczników ratunkowych. I teraz jeszcze raz ten ul przeglądnę pod kątem matki. Ale piękny słoneczny dzień. Te pszczółki chodzą w plenerze, niestety. A, tu ramkę mogę eksponować. O, i to jest takie, drodzy Państwo, bajdorzenie z
stara rodzina dość ładnie zalewa wszystko. Stara linia matki. No zobaczymy dalej. A to jest takie marnowanie pszczół dosłownie. Nie poddawanie matek nieunasienionych, ale mi tam nie zależy. I tak już miodów nie będę wybierał, bo nie mam siły do tego. A tak chwilkę pogrzebę. Popatrzę, trochę się zrelaksuję. Nawet zobaczę, czy stara matka żyje. Jak żyje, to wpuszczę z powrotem do ula. Albo ją zaraz wyrzucą, albo ją przyjmą i skończę całą zabawę. Różnie można to postąpić. Jak ją od razu wyrzucą, to znaczy, że naprawdę matki nie ma. Ale tu może być i młoda matka. To z tymi poddawaniami mateczników, jak się jeszcze kilka poddaje, gdy nie znajdzie się wygryzionego, tylko już ścięte i zgryzione, no to różnie może być. No jak Państwo widzą, nie ma oznak, żeby tu buszowała jakaś matka. No i w takim przypadku, przy założeniu tylko dwóch mateczników ratunkowych, można się pokusić na ścięcie ich i doprowadzenia do założenia więcej mateczników ratunkowych. I one tu jednak zakładają te miseczki matecznikowe. Tak, drodzy Państwo, ciężko naprawdę stwierdzić czasem, czy jest matka, czy nie. Ale żeby ich jeszcze zmusić do założenia więcej mateczników ratunkowych, wystarczy te dwa mateczniki, to założyły ratunkowe, wyciąć, dać do drugiego korpusu. Nie ma matki, bo na grandę zakładają miseczki. Tak, miseczki będą zakładać, a matecznika nie założą. To są skurczysyny. Tu gdzie trzeba. Ale rodziny, ramka z czerwiem zmusiła do lepszej pracy. Widzę, że coś przynoszą. No i ten ul muszę ładnie przylecieć. Może zobaczę jakąś matkę młodą na plastrze. No też jak jest matka nieczerwiąca, będą miseczki zakładać. Także nie ma takich pewnych rygorów. Najlepiej jak się najmniej wie na ten temat. To są prostsze rozwiązania. A jak się ma wielką praktykę, dużo się wie, no to na dwa babka wróży. A jeszcze raz muszę to gniazdo dokładniej przelecieć, wycinać wszystkie, niszczyć miseczki matecznikowe. Bo miseczka matecznikowa no też wprowadza jakby tą całą sferę pszczelarską w pewien taki błąd. Że nie są skłonne przy matecznikach, jak mają miseczki matecznikowe, do zakładania
matyczników ratunkowych na Czerwiu. Może nie każdy to bierze pod uwagę, no ale niestety takie sytuacje to są sytuacjami błędnymi i za to później pojawiają się bezmateczne rodziny. No jest taki okres, że naprawdę no nie ma tu co stare matki przywracać, niech sobie wychowają nową, może lepszą. A tam jedna rodzina mniej czy więcej, to mnie to nie zbawi. Na Nawłoć będzie. Teraz najbliższy zbiór to Nawłoć. Znowu lo całe zarobione wołszczyzną. Tragedia. No i ja dalej wypatruję miseczek. Wypatruję młodej matki. No dno ula całe we woskowinie. A kto by tam miał siły grzebać? Ja się nastawiłem, że wylotek dolny to będzie jakby taka mekka ulowa, jak taka szuflada, że będę sobie wkładał siatki, nie siatki do ula na dynicę. A tu się okazało, że one mi dennice zarabiają woskiem. No taki jest temperament tego Kaukaza. No i niestety życzeniami tego nie zmieni. Najwyżej całą rasę by trzeba było zmienić. No i dalej rozbieram to gniazdo. Sprawdzam, czym dobrze oszacował, czym wyciął, zniszczył miseczki matecznikowe. Aby te pszczoły zmusić do założenia większej ilości mateczników. Jeszcze mi zostało 3 ramki. 3 ramki. I wypatruję za tymi miseczkami, żeby coś nie przegapić. No pszczoły coś leją. Mimo że to jest słaba pszczoła, coś leje, coś kombinuje. No i w takich, proszę Państwa, niedosycie matyczników, co ja tu zrobię? Te mateczniki są założone w miarę na młodym czerwiu. Nie możemy tego lekceważyć, bo z nich wyjdą bardzo dobre matki. Ale te matyczniki ratunkowe, nie wiem czy je widać, bo jestem daleko od kamery. Te matyczniki ratunkowe z plastrem mogę wyciąć i osadzić w drugiej kontygnacji. I automatycznie pszczoły na czerwiu założą więcej mateczników. No po prostu jakieś wyjście z impansu musi być. I drodzy Państwo, mam te matyczniki wycięte. No i co teraz następuje? Teraz w tej przestrzeni, drodzy Państwo, pszczółki
będą mieć sposobność założenia większej ilości mateczników i to dość korzystnej scenerii. I z drugiej też te komórki troszkę rozdziabdzią i zobaczymy. Tak, tu innego wyjścia nie ma, tylko że teraz tą ramkę osadzę w środku gniazda, tylko sztance do ramek gdzieś mi się podziała, jest. Teraz tą ramkę osadzę w środku gniazda. Widzicie, pszczoły są spokojne, mimo że nie używam żadnego dymu, one nie atakują, nie żądlą. I proszę Państwa, niestety jedna pszczółka mnie ubombliła, ale żądełka nie zostawiła. To jest takie urządlenie suche, bardziej. No i co pszczelarz robi? Przykłada, poda garecznik, zakłada rękawiczkę. No i po wszystkiemu. No jestem po tej żmii na hydrokortyzonach, to mnie to nie ruszy. Ale sobie włożę poda gareczniku do rękawiczki, założę. No może śmierdzę antybiotykami bardzo. To ruszyły na mnie. Dobrze, dobrze mi siadł. Po ukąszeniu żmii jad pszczeli dla ofiary żmii jest kojący, niestety. Bo wydziela się większa ilość adrenaliny i człowiek się lepiej czuje. No i teraz tą ramkę wstawię w środek gniazda. O, w środek gniazda wstawiłem i one bardzo chętnie to wszystko tutaj zagospodarują. A tu w korpusie w drugiej kontygnacji osadzę te pozyskane mateczniki. Można by to uczynić w trzeciej kontygnacji, ale to mija się z celem, ponieważ rodzina jest słaba. Mógłby być problem z ogrzaniem plastra. No i tu szacujemy. Tu jest taki brzydki plaster. Ile tego mamy wyciąć? O. Wyciąć, wycinamy. No i teraz bez żadnych strat. Teraz bez żadnych strat w ilości mateczników doprowadzę do założenia większej ich ilości w rodzinie pszczelej. No niestety życie to jest cały ciąg kombinacji. Szkoda odpuszczać tej linii pszczół, z której wziąłem mateczniki, mimo że mam jeszcze parę ładnych linii, tylko trzeba coś pozyskać. O, tu jest to wszystko. No i tu będę miał bardzo wysoko mateczniki pod kontrolą.
I tak wygląda dalszy ciąg kombinacji, aby Wulu w końcu ustanowić młodą matkę, aby nie zaistniała sytuacja bezmateczna. To wszystko muszę dobrze ocieplić. Daszek założyć, który mi spadł, i pójść leczyć rany. Serdecznie się z Państwem żegnam.